Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteście. Zrobimy dzisiaj czytanie. Energie zawężają się, jak idziemy coraz bliżej do poniedziałku. A teraz mi przyszło na myśl, żeby zrobić poniedziałkowe zaćmienie, przewidywania na poniedziałek, co tam się wydarzy. Chociaż myślę, że to jest... No, zobaczymy. Zrobię do tego czytania przedłużone czytanie, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie i udostępnię Ci przedłużone czytanie tutaj na YouTubie. Link do tego czytania. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. A jeżeli już braliście przedłużone czytanie, to wiecie, co macie zrobić. Ok. No to zobaczmy. Czuję dreszcz emocji wręcz dzisiaj. Nieprzebudzona miłość, słyszę. Wiele dróg odwrócone. Wyjście. Dzisiaj zamykamy wyjście z nieprzebudzonych miłości. Serpent odwrócone i ukochany, ukochana. Ktoś, kto jest nieświadomy swojej energii kundalini. Ktoś, kto nie przeszedł tego przysłowiowego węża na ręce. Mamy wiele dróg odwrócone, a po przedzieleniu mamy środkowy świat odwrócony. To jest tak, jakbyście byli w zawieszeniu, bo jednocześnie wydarzały się drogi waszych nieprzebudzonych relacji, o których nie mieliście świadomości. Niezintegrowanych, to jest to, co chce być podkreślone, ale nie weszliście w nie, dlatego się nie rozpadły. Dlatego ten czas, który był poświęcony teoretycznie na te nieprzebudzone relacje, musiał się odegrać. Czy weszliście w tą relację, czy nie weszliście w tą relację? Jeżeli nie weszliście w tą relację, moment wieża nie następuje dla was, czyli nic się nie rozpada po prostu. Ale ten czas, który był przeznaczony, to był jednocześnie czas, w którym szliście stojąc. Coś w tym stylu. Szliście stojąc, 7 pentakli odwróconych, czyli ciężka praca została przerwana, czyli te syzyfowe prace zostały przerwane. W których tak naprawdę zbiór nie mógł nastąpić. Z tego względu, że mieliście w tych syzyfowych pracach zintegrować swoją królową pentakli odwróconą. Tą, która wam nie dała. Tą, która zablokowała was. Tą, która uznała, że nie jesteście wystarczający. To jest to, co mam wrażenie się dzieje. Ten brak integracji. Czyli robiłam czytanie na temat tego błota, prawda? Króla kielichów odwróconego, czyli braku emocjonalności, to był moment, ten czas,
który był przeznaczony na drogi nieprzebudzonych relacji, był czasem, który albo weszliście w tą nieprzebudzoną relację, żeby robić to, czyli spotkać każdy z tych aspektów nie zintegrowanych, albo nie weszliście w tą relację, ale i tak przechodziliście ten proces. Czy weszliście w tą relację, czy nie weszliście w tą relację, to był ten proces, który przechodziliście. Jeżeli nie weszliście w tą relację przebudzoną, nieprzebudzoną, przepraszam, to i tak ten czas na uzdrawianie wasze następował, czyli na integrację waszą. I teraz z czym byliście integrowani? Integrowali byliście z spełnieniem emocjonalnym w relacji, które jest niezależne. Które w którymś momencie zasialiście ziarno niezależności w tej relacji, ale to się nie mogło wydarzyć, bo byliście w etapie integracji braku emocjonalności, braku miłości. Moment wieża. Okej, powiedziałam, że moment wieża jest dla... Po przedzieleniu mamy tą wieżę, która nastąpiła wcześniej po to, żeby wyciągnąć was z winy, która blokowała wasz sukces, czyli powrót z tej wojny, że tak powiem, na której musieliście walczyć o swoją integrację. Czyli jest to, prawdopodobnie też będzie informacja dla was, jakie drogi się zamknęły i jakie środowiska się dla was zamknęły w związku z tymi nieprzebudzonymi relacjami, w które albo weszliście, albo nie weszliście. Czyli to, co mieliście robić cały czas, to mieliście stać w miejscu po to, żeby zostać w energii tego spełnienia emocjonalnego szczęśliwej rodziny, szczęśliwej pary, która jest niezależna. To nie są kochankowie, to jest power couple, czyli ktoś, czyli kobieta i mężczyzna są na równi. Materialnie, duchowo, którzy przechodzili wszystkie etapy rozwoju od samego początku. Mam wrażenie też, że moment wieża jest dla tego aspektu, który zbudował coś na poczuciu winy. Jeżeli byliście w relacji, która była wybudowana na poczuciu winy, to to jest ten moment wieża dla tego aspektu poczucia winy. I teraz wszystko zależy od was, czy taka relacja miała się mimo to być w dalszym ciągu razem, czy nie. To był ten wybór, o którym mówiłam wcześniej. No i mamy chariot, czyli ta woźnica, o której mówię, jest odwrócona. Chodziło o poruszanie się w miejscu. Chodziło o zintegrowanie, nie wchodząc w te relacje, jednocześnie uzdrawiając się. Czy to była ta receptura? I tak, i nie, z tego względu, że chodziło o zaangażowanie. Chodziło o dotarcie do swojej pewności siebie, która jest dana od góry, czyli to było głównym celem. Okej, to jest to, co odbieram.
Głównym celem w tej relacji, w tych drogach, które się zamykają i w tych środowiskach, które się dla Ciebie zamykają, było to, żeby znaleźć Twoją pewność siebie daną Ci od Boga, od Wszechświata, który bezpośrednio jest z Tobą w kontakcie i Tobą kieruje, a nie czynniki zewnętrzne, czymkolwiek one są czy były. Okej, zobaczmy co dalej. Znów mamy to zatrzymanie. Wiatr odwrócony, sweat lodge. Zatrzymanie po to, żeby wejść do loży potu i to jest ten moment obecny. Czyli wchodzicie teraz do loży potu, żeby, czyli do tej sauny, po to, żeby wypocić te wszystkie drogi. To jest tak, jakby idziecie cały czas prosto, okej, i nagle trafiacie na tą lożę potu, pomimo tego, że wiecie, że z tyłu jest jezioro i czeka na was łódź, na którą, która jest wasza. Jesteście prowadzeni przez górę, którędy macie iść, więc kontynuowaliście podróż i nagle na waszej drodze wyrosła sauna, do której mieliście wejść, do której wchodzicie teraz po to, żeby w tym świetle zobaczyć wasz cień. I to jest to zatrzymanie. Po to, żeby po przedzieleniu mamy jaguara odwróconego, po to, żeby wyjść z tej karmy, żeby dowiedzieć się, czym jest ta karma. Czym była ta karma. W szczegółach. I na czym polega wasza niezależność? Wyjście z braku. Wyjście z braku karmy, czyli to są te struktury, które kiedyś wybraliście, żeby być poniżej, a nie na dachu. To jest to, co odbieram. Niezależność. Mamy 9 kielichów i 5 i 4, 9. To jest ta loża potu. Czyli wchodzicie do loży potu i znajdujecie swój cień po to, żeby odnaleźć te niezależne w sobie aspekty, które jasno, czysto i klarownie oddzielą wasz karmiczny brak od waszej niezależności i spełnienia emocjonalnego. Mówiłam o tej królowej pentakli odwróconej, którą mieliście znaleźć. To jest to, co chce być zakończone. Te 10 mieczy, czyli ta wyjście z cienia, czyli zobaczenie tego cienia, czyli uzmysłowienie sobie, co było cieniem waszym, czyli czymś nieuświadomionym, w tych drogach i w tych relacjach. Powodem była królowa pentakli odwrócona. I teraz, dla was, dla każdego indywidualnie, czym, kim jest was, jaki aspekt królowej pentakli? Tutaj chce być postawiona definicja jasno, czysto i klarownie, żebyście mieli zobaczcie, pod spodem mamy te 9 kielichów, a wcześniej mamy te wczorajsze syzyfowe prace, a wcześniej mamy 9 pentakli. Zobaczcie, co się dzieje. Czyli 9-9. Totalna niezależność. Czyli wasze 9 pucharów, kielichów, które wypełniliście miłością, przełożyło się na 9 pentakli namacalne. A w środku nosiliście słyszę to przymierze? Podjęliście jakieś przymierze tego paktu,
żeby nieść ten krzyż. Okej. I zauważcie ciekawą rzecz, że 9, 9, w środku mamy 10. I tu mamy też 10 w środku, tylko 10 mieczy. 10 mieczy i 10 pałek to jest to samo. To jest to samo. I chodziło o wyjście z cienia uzależnienia z królową pentakli odwróconą. Dlatego musieliście znaleźć w sobie królową pentakli odwróconą. Królowa pentakli odwrócona to jest brak. Chcę być to... wyspecyfikowane. Zdefiniowane. Okej, mamy 8 i okrąg. Wyszła nasza karta karmy odwrócona, czyli wyjście z tej karmy. I mamy doradcę i magię odwróconą. 11:33 odwrócone. To jest król kielichów odwrócony. Brak integracji w sobie, jedności, którą mieliście zintegrować. Czyli spotkać swój aspekt doradcy, który absolutnie prowadzi was w każdej sytuacji. Robiliście to uzdrawianie, o którym wspomniałam. No i ten etap się zatrzymuje, ponieważ albo już spotkaliście dokładnie definicję tej królowej pentakli odwróconej, albo dopiero spotkacie. I w związku z tym sprawiedliwość jest po waszej stronie. Bo wyszliście z procesu i widzicie, że albo nie widzicie, bo mamy świadka odwróconego. Czyli jest coś, czego nie widzicie, a zobaczycie, co było powodem, że te drogi były otwarte dla was. Więc chcę wam być pokazany powód, dla którego były te drogi otwarte dla was i dla którego te drogi się teraz zamykają. Jest tam jakaś niesprawiedliwość, to znaczy, że jest sprawiedliwość na waszą korzyść. Warto wykorzystać to na swoją stronę? Coś w tym stylu. Okej. Zrobię przedłużone czytanie, wyspecyfikuję dokładnie tę energię i tak jak powiedziałam, jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie filmu jest mój adres mailowy. A resztę wiecie, co robić. Okej, w takim razie trzymajcie się, do następnego, pa, pa.